Żeż fuck! Widzieliście, co ja zrobiłem? Przeleciałem przez okno w budynku. Siemo nameleczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj po raz kolejny step, korzystając, że jest jeszcze open beta. Dzisiaj prawdopodobnie będzie ostatni odcinek, może uda mi się jeszcze nagrać jeden, ale to też dużo od was zależy. Wrzuciłem wam zaraz po nagraniu ten odcinek i poprosiłem was o 300 łapek w górę. Wy byliście ponad 400 w kilka godzin, tak naprawdę w 2 godziny. Ponad 400 łapek, to jest super wynik jak na taką gierkę. Więc po raz kolejny 350 łapek tym razem i może uda się wbić kolejny odcinek. Zobaczymy, jeżeli wbijecie dużo łapek, to wbije kolejny odcinek. A jeżeli nie, no to nie wbije, no zobaczymy. Zobaczymy, bo nie wiem, czy po prostu zdążę. Więc dzisiaj znowu pobawimy się w śniegu, pobawimy się w powietrzu i tak dalej, więc intro. Dobra, i jak widać, jesteśmy już w grze i zobaczcie, jesteśmy w tym miejscu, w którym ostatnio właśnie spadaliśmy sobie z wysokości. Zobaczcie, jak to wygląda, bardzo fajnie i w sumie pomyślałem, że można było zeskoczyć stąd, nie w tą stronę chciałem, ale w tą też można, więc okej, pomyślmy, co dzisiaj porobimy. Wypadałoby znaleźć jakiś nowy punkt, tak? Musimy nowy drop zone znaleźć i tam będziemy mogli pewnie jakieś nowe, śmieszne, niebezpieczne rzeczy robić, więc spróbujmy. Włączmy sobie kamerkę, kurde, z pierwszej osoby, jest za dużo rozmazanego. On to przeżył? No niezły wariat, on to przeżył, naprawdę, patrzcie, wstanę. On to przeżył, no widzicie? Dobra, więc co? A zjedźmy sobie z tej góry tak o, żeby było w sumie zabawnie i śmiesznie. Salto zrobiłem! I on znowu to przeżył. On jest jakiś niezniszczalny. Myślę, że osoba, która by tak upadła na kark, już dawno by nie żyła. Aczkolwiek to jest on i on przeżyje wszystko. Tu wygląda na bardzo fajną skocznię, więc przygotujmy się do skoku. No, super skok, wam powiem. Super skok. Dobra, lećmy na górę. Okej, więc tam jest ten kolejny punkt zrzutu, tak zwany drop zone. Czyli ja tam nie musiałem iść, po prostu wystarczyło, żebym popatrzył na to z tego, tak? Serio? Czekajcie, gdzie to było? To było tutaj. A ja wtedy szedłem do tego. Ej, tu kilka nowych mi dało. Dobra, i co tutaj jest? Tutaj jest spadochron. Tu też jest spadochron. A tutaj jest ten. Dobra, na spadochronie jeszcze nie próbowaliśmy, więc go na spadochron. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. A kurde, boję się. Tam muszę gdzieś polecieć, tak? Więc zaczynajmy przygodę ze spadochronem. I co, lecimy? Dobra, i teraz tak. Jak zawsze, S do góry, W na dół. O kurde, trochę chyba za dużo do góry. Spokojnie. Spokojnie, dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Nie do końca wiem, jak się lata na spadochronie. Stance hold. Można stantować na spadochronie? Jejku, no chyba nie idzie mi za dobrze. Nie idzie mi za dobrze, to muszę przyznać. Ale w sumie temu tam przed nami też nie idzie jakoś wyśmienicie. Ujejku. To jest naprawdę ciężkie, wam powiem. Aczkolwiek wygląda dość fajnie. Czy ja mogę zrobić jakieś... Woo! Nie. Do góry! Pull up. My jesteśmy na takim dość bliskim tutaj. Zobaczcie, dość blisko jesteśmy ze sobą. W sumie może uda mi się wygrać. Do góry, 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 jest! Ale fart! To było takie sketchy, takie było takie close. Byliśmy naprawdę bardzo blisko. Ale tu widzę, że spadochron nie będzie moją ulubioną rzeczą. Na pewno nie. Jump! Czym jest jump? Okej, czyli tutaj jakiś tutorial po prostu, no że ze spacją się skacze, to ja wiem, I'm for the blue line. Czyli muszę tak jakby puścić na pierwszej niebieskiej linii, muszę puścić i wtedy mnie wybije tak jakby? Rotations, ale ta gra wygląda nudnie. Space. Puszczamy space i day, wtedy się obrócimy, tak? Dokładnie. Więc no to jest całkiem takie logiczne, nie? To jest całkiem logiczne. Barrel, czyli beczkę. Jak się robi beczkę? I S, czyli wtedy zrobimy takie salto.
A nie, wtedy zrobiłem beczkę, faktycznie. O kurde, dobre, dobre. Grab, czyli łapanie, pewnie z shiftem. Shiftem się łapie? Nie, spacja. I alt. Albo spację, nie. Co? Zaczynajmy w takim razie. Wyścig. Chyba, nie, to freestyle jest. Musimy tak, puścić na pierwszym. I złapaliśmy, no, faktycznie. Puścić. Tak średnio, kurde, nam to wyszło. O, żeż fuck. To było bardzo dobre, gdybym wylądował. Wstań, no dawaj, wstawaj. Ziomuś, wstawaj. Nie, to naprawdę wyszło całkiem fajnie, ale gdybym wstał. Puszczamy. No nie, no teraz mi nie wyszło. Oj, słabo, 100 punktów tylko dostałem, nawet nie całe. Jeszcze raz trzeba. Okej, czyli muszę 100 punktów zdobyć w sumie. To nie jest jakoś, nie wygląda na dużą liczbę wcale. Okej, wyląduj. Ładnie. 300 punktów już dostałem, więc mam już srebrny medal. Nie, tu mi nie wyszedł skok. Więc jak mam to zrobić, żeby mi wyszedł skok? Wow, to był naprawdę niezła kombinacja. Wow! No nie, byłem tak blisko. Trochę przekombinowałem przyciskami, ale tak czy siak mamy złoty medal. Więc nie ma co tutaj się, wiecie, smucić, ale to było naprawdę fajnie. Znaczy, było fajne, a nie było fajnie. Dobra, spróbujmy ten sam zjazd tutaj, tylko że na nartach. Zobaczymy, czy na nartach skacze się tak samo. Wydaje mi się, że tak. Więc spróbujmy, dobra, tutaj spacja. Puszczamy spację. Troszkę słabszy skok, nie powiem, że nie. Ale still nie najlepszy. Nie do końca wiem jeszcze, jak to się robi. O, kurde. Troszkę przesadziłem. Wstawaj. Dobra, jak to się robi? Przytrzymajmy spację. Wow, dwa tak. No ale za późno wylądowałeś i umarłeś. No tutaj spacja. Puszczaj spację. Ej, bo on za późno puszcza. Bo ja naprawdę już to dawno puściłem. A on dalej jedzie. Tutaj spacja, puszczamy. No dwa, prawie się zmieściłem. Halo. Co się dzieje? Okej, czyli za osiągnięcie drugiego poziomu odblokowaliśmy kolejny. Kolejny jakiś tutaj wyścig i tutaj jest napisane, że to jest freestyle, więc po prostu musimy dojechać do wioski z jak największym poziomem czegoś tam, skoków i tak dalej, wiecie o co chodzi, nie? Więc dobra, spróbujmy tutaj, tylko, ojej, o kurde, dobra, wyląduj, ładnie całkiem wyszło, jakbym tutaj taką skałką przeskoczył, no nie przeskoczyłem, ale tutaj nawet nieźle, dobra, tutaj na przykład po tym, pięknie! Go, jeszcze coś zrobimy, na przykład takie salto jakieś. O, ładne przeskoczenie. I tyle, zobaczymy, czy... Tak, złoty medal udało nam się zdobyć. Kurde, nieźle. Naprawdę idzie nam wyśmienicie. Dobra, czas ubrać wingsuit. Uwielbiam to. Ale stąd już będę mógł na pewno. Patrzcie, stąd uda nam się polecieć. Zejdźmy jeszcze troszeczkę, żeby nie było znowu w topy. O, i stąd będzie... Idealnie, patrzcie, wingsuit i go. Pięknie, kurde. Na blisko, nisko nad ziemią będziemy lecieć. Troszkę za nisko. Once again, spróbujmy. Może przez budynek jakoś tam się... Przez okno, kurde. To będzie zdanie dzisiaj, przelecieć przez okno, go. O, żeż fuck. Widzieliście, co ja zrobiłem? Przeleciałem przez okno w budynku. Nieźle. Dobra, spróbujmy jeszcze trochę na tym freestylu sobie pojeździć. Co tu się w ogóle podziało? Nie mam pojęcia, co ja zrobiłem, ale 1000 punktów dostałem. Nie, spróbujmy wskoczyć na budynek. Jak widzieliście przed chwilą, udało nam się przelecieć przez okno, co było naprawdę wyśmienitym tutaj wynikiem. Ale jakbym na przykład wskoczył na jakiś budynek, wow. No nieźle. Okej, czyli zaznaczył nam pan nowy obiekt zrzutu, nowy drop zone, więc pojedźmy tam i zobaczmy, co kryje tamten właśnie oto drop zone. Mam nadzieję, że jakieś same ciekawe rzeczy. Pewnie, no nie, no tam to jest nisko w górach, więc raczej jakiegoś spadu nie będzie. Okej, czyli możemy właśnie odnajdywać różne ciekawe point of interest, czyli punkty interesów tak zwane.
Jesteśmy w nowej wioszce. I co teraz? Co tutaj można robić? O, okej, czyli teraz. A, mogę grać z ludźmi. Dostałem się już do takiego ogólnego świata, w którym mogę grać z innymi graczami w online'a. Kurde. Super, super. Dobra, ale na dzisiaj to wystarczy. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli wam się podoba, to zostawcie koniecznie łapki, 350 łapek i postaram się zrobić kolejny odcinek. Na dzisiaj to już wszystko, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Zostawcie suba, taki mały czerwony przycisk. Na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się. Pa, pa.